Cześć, dzień dobry, ja jestem Silver, a to jest Magic for Fun i dzisiaj pokażę Wam ostatni w historii Magic the Gathering Fat Pack. Dlaczego ostatni? Otóż dlatego, że wraz z premierą Kaladesh, czyli najnowszego dodatku do Magica, który będzie miał pre-release jakoś we wrześniu, z końcem września, a on oficjalnie wyjdzie w październiku, wejdzie do życia Bundle, czyli taki Fat Pack, który będzie miał po prostu jeden podstawek więcej, ale stwierdzili, że trzeba dać z równego i koniecznie zmienić nazwy, bo Fat jest trochę niegrzeczne, bo w końcu lubimy grube osoby, prawda? Ja lubię. Na kto by pomyślał? Tak czy inaczej, Fat Pack, czyli jeden z najbardziej epickich produktów, bo Magic the Gathering zawiera mnóstwo usterków, a dokładnie 9. Zawiera również inne fajne rzeczy wewnątrz, które zaraz Wam pokażę. Tak więc nie będę przeciągał i zapraszam do oglądania. Program powstaje przy wsparciu sklepu Planeswalker.pl. Single, produkty Silk, akcesoria wszelkiego rodzaju, turnieje stacjonarne i o wiele więcej znajdziecie właśnie tam. A więc tak wygląda Fat Pack Eldritch Moon. Oczywiście zawiera 10 boosterów, ale też kilka innych rzeczy, o których sobie teraz powiemy. Po pierwsze, w każdym takim zestawie mamy przewodnik, taki dla graczy po tym świecie, który zawiera również listę kart dostępnych w secie. Do tego dostajemy pudełko na karty, które jest bardzo przydatne i mieści naprawdę sporo kartoników. Dostajemy przede wszystkim 9 boosterków Eldritch Moon, więc jest to super sprawa, ponieważ gdybyśmy chcieli kupować normalnie z tym wszystkim, to wyszłoby drożej. Dostajemy też 70 basic landów, 10 takich kart, które służą do oznaczania dwustronnych kartoników. Są też przydatne, to się nazywa Double Faced Card Checklist, czyli checklisty po prostu. Dostajemy kostkę 20-ścienną oraz dwa papierowe pudełka na talię. To wszystko jest oczywiście okraszone jakimś tutaj tekstem, który ogólnie wprowadza klimat całej tej historii Eldritch Moon. Ale ogólnie chodzi o to, że trzeba sprzymierzyć się z wrokiem, żeby pokonać większe zło. No i nie ma co przeciągać dalej, tak więc do rozgrywania. Ok, jeszcze raz sobie to przejrzyjmy. Tak wygląda z tej strony. Tak wygląda oczywiście z drugiej strony. Teraz widać to dużo lepiej, ponieważ nie ma tych zakłóceń od folii. No i najwyższy czas wyciągnąć zawartość. Tan, 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 yeah! Jest. Część, druga część. Trzecia część, czyli papierki. Oraz tutaj mamy plakat, jakby ktoś chciał widzieć. No i plakat przedstawia się następująco. O, w ten sposób, czyli jest Liana, Zombiaki i Treben. Zanim przyjdziemy do tego pudła, to szybki przegląd książeczki. Ona wygląda w ten sposób. Jest to taki przewodnik graczy po Eldritch Moon. No i zawiera tutaj informacje ogólnie o historii, o kartach, o mechanikach. Jest naprawdę spoko sprawa. Dużo fajnych obrazków. No i przede wszystkim lista wszystkich kart, które są w secie, więc jeżeli będziecie chcieli zebrać wszystkie, to możecie tutaj odhaczać to. Mamy przy okazji historię tych głównych postaci typu Tamio. Tu jest też Talia. No, byłoby fajnie sobie to przeczytać, jeżeli nie czytaliście głównego wątku historycznego tego dodatku. Okej, ale książeczka jak książeczka jest fajna, ale nie jest najważniejsza, bo najważniejsza jest zawartość tego pudełka. I otwórzmy je sobie. Więc oczywiście mamy trochę papierku, które nie są do niczego potrzebne, ale mamy również kilka paczuszek, jak to zawsze w Fat Packu. Zacznijmy sobie oczywiście od dwóch deckboxów. One się składają bardzo łatwo. Wystarczy odpowiednio pozaginać. Na takiej zasadzie jak tutaj. Oczywiście ja to robię na szybko, więc będzie troszeczkę byle jak. Ale mniej więcej zobaczycie, o co chodzi. No i drugi tutaj deckbox też tak działa. Tylko od razu mówię, że tutaj nie mieszczą się karty chyba w protektorkach. Tak więc raczej 60-kartowej talii tutaj nie zmieścicie, o ile nie będziecie grali jej bez niczego. Jest to jednak fajna rzecz na przechowywanie talii na przykład na drafty, czy jak macie jakieś tam krapy. No ale najważniejsze są te dwie paczuszki. Jest tam busterki, kostka i lądy. No i nasze pudełeczko wygląda w ten sposób potem. Jest bardzo przydatny, ja mam takich mnóstwo. To jest do tego takie dość mroczne, typowo dla Innistradu. Jest spoko, w grunże jest ta grafika z Lilianą, która jest wow, bardzo ładna. No i możecie tutaj trzymać bezpiecznie swoje kartoniki i raczej ich nie uszkodzi, bo to jest bardzo twardy papier. No i teraz przejdźmy do tych dwóch paczuszek. Tu oczywiście mamy na pierwszą rzecz kostkę 20-ścienną. Gdzieś tu powinien być jako 20 symbol Eldritch Moon. Jest. Zobaczmy, czy kamera złapie. No, powiedzmy, że mniej więcej zapała. Oczywiście to jest jako odznacznik życia lub po prostu jako kostka zwykła. No i 9 boosterków oraz lądy.
No i zanim do reszty kart przejdziemy, to jeszcze to jest oczywiście jak zwykle przewodnik dla graczy początkujących, natomiast jest tak słaby, że raczej go zazwyczaj pomijam. Jeżeli chcecie się nauczyć grać, to jest naprawdę wiele innych opcji, na przykład moje filmy. Okej, w tej paczuszce powinny według moich założeń znaleźć się lądy i checklisty. Jak widać, lądy są. O każdym kolorze jest 70 lądów, tak więc wystarczy do budowania większości takich talii podstawowych. No i oczywiście, jak widać, już checklisty też tutaj są. One działają na tej zasadzie, że wybieracie sobie kartę, na przykład Brunę The Fading Light. Ona jest kartą jakby dwustronną, no i wtedy oznaczacie sobie to. No i wkładacie to do protektorka lub gracie nawet bez protektorka, bo to ma normalne plecki. No a gdy zagracie tę kartę, nakładacie oryginał na nią na górę, żeby było widać, że macie faktycznie dany kartonik, a nie, że sobie wymyśliliście, że macie. Lub możecie po prostu grać w protektorka, które dobrze zasłaniają jakby plecy karty i nie prześwituje nic. Tak więc teraz przechodzimy do najważniejszego, czyli do 9 biserków Eldritch Moon. W każdym jest 15 kart, przesuniemy sobie na dół i jedziemy po kolei. Oczywiście liczę na to, że trafi się jakiś niesamowity mityk, na przykład foliowana Liliana The Last Hope, byłoby super. Ale pomarzyć można, a co się trafi, to jest inna sprawa. Okej, przejdziemy sobie tylko szybciutko przez komonki, bo tu nie ma nic takiego specjalnego do oglądania raczej. No i dochodzimy do ankomonu. Nepalias Academy, Sylphine Grasp, Somber World Stack i mityk. Jest to mityk, ale nie taki jak chciałem, jednak taki w miarę zabawny. Mind's Dilation. Jest to enchantment, który mówi, że za każdym razem jak przeciwnik rzuca swoje pierwsze zaklęcie w każdej turze, to ten gracz exiluje górną kartę ze swojej biblioteki. Jeżeli exilowaną kartą jest jakby karta, która nie jest lądem, czyli jakieś zaklęcie, to możemy rzucić je bez płacenia jego kosztu. Tak więc możemy wykorzystywać kart przeciwnika przeciwko niemu za każdym razem, gdy będzie chciał coś zagrać, więc jeżeli uda się to faktycznie zagrać, no to będzie mu raczej ciężko wygrać. Bardzo potężna karta w odpowiednio złożonym deku i zakładając, że ona się uda to w ogóle rzucić, bo to kosztuje jednak 7 many. Mamy dwustronną kartę, Smoldering Werewolf, który zmienia się potem w Eruption Dreadwolf oraz, co najważniejsze, mamy Brunę The Fading Light, o której sobie przed chwilą mówiłem, która jest również dwustronną kartą i trafia się na bonusie w tych boosterkach, po prostu jest zawsze jakaś dwustronna karta. I ona ma bardzo też fajny efekt, warto tutaj go przytoczyć, ponieważ jest to jedna z trzech kart, która jest połączona z Emarkulem i jest jakby podwójną kartą, co zaraz zobaczycie. Jest to legendarna kreatura, Anioł Horror, spaczony przez Emarkula, co zresztą dobrze widać tutaj, który mówi, że gdy wchodzi na pole gry, możemy wybrać sobie anioła lub człowieka z naszego cmentarza i wstawić go z powrotem na pole gry. Ma też Flying i Vigilance oraz mechanika Melt z Gisele on the Broken Blade, czyli gdy będziemy mieć Gisele, The Broken Blade, która być może się tutaj trafi, to będziemy mogli odwrócić obie karty i będziemy mieć wtedy jednego wielkiego potwora. I sekundkę, zaraz wam coś pokażę. Akurat tak się składa, że mam zarówno Brunę, jak i Gisele w swojej kolekcji teraz już, więc będziecie mogli zobaczyć, jak to po prostu wygląda naprawdę. W momencie, gdy mam obie karty na polu, następuje transformacja i one łączą się w jedną wielką kartę. Ona wygląda tak, w ten sposób. Nazywa się Brisela, Voice of Nightmares, czyli połączenie jednego drugiego imienia, bardzo sprytny zabieg. Jest to legendarna kreatura, Eldrazi Anioł, Flying, First Strike, Vigilance, Lightning. Nasz przeciwnik może rzucać zaklęć, które mają łączne koszt many 3 lub mniej, więc tylko największe zaklęcia przeciwnik może rzucać. Coś niesamowitego, raczej wygrywa grę, gdy wejdzie, chyba że przeciwnik to kogoś zatłucze, ale odpowiednio złożonym deku będzie mu ciężko. Tak więc to była z mojej prywatnej kolekcji karta. Zobaczymy, czy trafi się w tym jakby zestawie pozostałych boosterków, ale już wiecie, o co chodzi z podwójnymi kartami. No i oczywiście na końcu trafił nam się również Spirit Token oraz Island. Więc pierwszy boosterek całkiem spoko. Okej, lecimy dalej. Więc zaczęliśmy z grubej rury, zobaczymy, co się trafi w kolejnych paczkach. Póki co całkiem dobry booster, jeżeli chodzi o składanie humanów. A teraz dochodzimy już do uncommonów. Prying Questions, Wavering of Light, Subjugator Angel, czy kolejny anioł i Collective Brutality, całkiem fajna karta, która widzi chyba teraz grę odrobinkę w zombiakach tych niebiesko-czarnych. No jest całkiem spoko. Gra Prac, co jest też kartą drugą z cyklu dwustronnych oraz folia Choking Restraints, karta Eldrazi Horror jako token. Jeżeli macie drugą część, to tutaj znowu jest dwustronna karta. No a jeżeli chodzi o naszą rerkę, jeżeli chodzi o efekt karty, to macie Escalate, który żąda wrzucenia karty. No i możecie wygrać sobie kolejne efekty.
Wybrałem przeciwnik, odsłania swoją rękę, wybrałem kartę Instant lub Sorcery z niej i on ją wyrzuca. Wybrałem kreaturę, otrzymuje -2/-2 do końca tury lub wybrany przeciwnik traci 2 życia, a my otrzymujemy 2 życia. Jeżeli mamy odpowiednio dużo celów, to te wszystkie efekty można aktywować, wyrzucając kolejne karty, więc jest to jakiś sposób na odpalenie na przykład mechaniki Madness. Idzie na razie ładnie, więc zacząłem coś trafić w trzecim boosterku, który właśnie teraz przeglądam. I dochodzimy do Enlightened Maniac. Jest to z takich ciekawych rzeczy raczej chyba nawiązanie tej karty, która się nazywa Mad Prophet z poprzedniego Innistradu, zdaje się, albo z poprzedniego dodatku, nie jestem pewien, chyba to był nawet przedruk. W każdym razie tam była czerwona karta, która bardzo przypominała Macierewicza, a tutaj mamy jego nową wersję. Okej, zobaczmy. Savage Alliance. Hamlet Captain, bardzo fajna karta do biało-zielonych humanów. Kolejny Anioł. Collective Defiance. Bardzo mocna rerka, która jest ogólnie skupowana teraz masowo, bo ma straszny potencjał na granie. Na przykład Black Red Burnia. Unbelbad Captive. No i znowu dostra karta oraz token Human Soldier. Jeżeli chodzi o naszą rerkę, to jest też ona z mechaniką Escalate, czyli to jest jakby odpowiednik czerwonej tej karty tutaj. Jeżeli chodzi o tryby, on to wybrany gracz dyskarduje wszystkie karty ze swojej ręki i dobiera tyle samo kart. Collective Defiance może dać 4 damage'u wybranej kreaturze lub zadać 3 damage'u wybranemu przeciwnikowi. Więc jak widzicie, karta ma naprawdę spory potencjał do grania, no i zaczynają to ludzie powoli odkrywać. Czyli na razie powiedziałbym, że trafiamy bardzo użyteczne karty, nic takiego złego się nie trafiło, co gdzieś nie gra. Zobaczymy, co przyniosą kolejne boosterki, bo czuję, że być może ten fatpak może być najlepszym, jaki się otworzył w ogóle na tym kanale ever. Tylko, że trafia się jakaś mega druga karta, to już w ogóle byłbym mega szczęśliwy. Okej, kolejne komonki, które wszyscy znają, wszyscy lubią, ale je pomijamy. No i uncommony. Long Road Home, Give No Grant, Murder, bardzo silny uncommon, który jest instantem, który po prostu niszczy jakąś kreaturkę. Bardzo spoko. No i skończył się cykl bardzo dobrych, rzadkich kart. Czyli mamy teraz krapka, Permeating Mass, który zda obrażenia kreaturze. Ta kreatura staje się kopią Permeating Mass. No, ciekawa karta. Gravrats, druga sztuka, oraz Eldrazi Horror. Dobra, jedźmy z tym. Komonki, które są bardzo ciekawe. Rise from the Grave, fajny Artylianom. Granut Dryad, czyli całkiem spoko karta, która gra w Delirium deckach. Incinerating Flow. Mirrorwing Dragon, jest to mitik czerwony. Smok, który ma dość potężny efekt, który sprawia, że przeciwnik musi jakby sam się krzywdzić, żeby go załatwić. Natomiast jest to karta, która na razie kosztuje koło dyszki chyba. Ale ona ma straszny potencjał na granie i być może po rotacji faktycznie coś zobaczy. Mamy Gravrats po raz kolejny, już chyba trzeci, oraz Humana Czerwonego. Więc jeżeli chodzi o efekt tej karty, za każdym razem, gdy gracz rzuca Instant lub Sorcery, który targetuje tylko tego smoczka, to ten gracz kopiuje ten zaklęcie za każdą inną kreaturę, którą on kontroluje i które zarazem mogłyby się stać celem tego zaklęcia. Każda kopia wybiera sobie inną kreaturę. Tak więc jeżeli na przykład rzuci, mając jakieś tam dwie kreaturki na polu, jakiś rumbal na naszego smoka, to w tym momencie będzie musiał też zabić te dwie kreaturki, więc wow. Tak więc spoko póki co. I zostały nam cztery boosterki, ale Fat Pack, tak pod względem wartości, jak do budowania talii, czy do po prostu kolekcji, jest naprawdę niezły. Mamy Reach Gryfa, czyli kartę, która jest zaskakująco dobra, grana w standardzie. Mamy jakieś tam zombiaki i dochodzimy powoli do naszych uncommonów. Pierwszym jest Blood Mist, drugim Incendiary Flow, Abant Maw oraz Spirit of the Hunt, czyli karta do wilkołaków. Building Scavengers, w końcu mamy drugą część naszych szczurków, więc będę wam mógł pokazać tę kartę, oraz Insect. Więc to na górę i to na górę. No i tak, jeżeli chodzi o naszą rerkę, Spirit of the Hunt jest wilkiem duszą, 3/3 za 3 z flaszem, czyli opłacalna karta. Wychodzi na pole gry. Każda inna kreatura, którą kontroluje, która jest wilkiem lub wilkołakiem, otrzymuje +0/+3 do końca tury, więc sprawia, że nasze wilczki i wilkołaki mają niesamowitą siłę obronną. No jeżeli chodzi o naszego Midnight Scavengers, to druga część do szczurków. Ona wygląda tak i teraz wam pokażę, jak to w ogóle ma związek z sobą. Czyli w momencie, gdy mamy te dwie karty, one się odwracają i zmieniają się w takiego bydlaka śmierdziela. Jest to Eldrazi Horror, 5/6, Haze, Manes. I gdy wchodzi na pole gry,
inne kreatury, które kontrolują, trzymają plus 1-0 i dostają menes do końca tury. Więc jeżeli macie dużo sporków, to automatycznie właściwie wygrywacie grę. Więc fajnie, że stan się zebrało w końcu. Ale co ciekawe, nie mam dalej niebieskiej Erki, chociaż mamy niebieskiego Mitika tak naprawdę tutaj gdzieś. Skoro idzie tak dobrze, to ja dalej liczę na to, że trafi ta Liliana. Uwaga, uwaga, Nefalia z Academy, Crop Slide z Advanced Teach Wing. No nie jest to Liliana, ale też jest to całkiem spoko czarna karta, która się nazywa Distended Mindbender. Zaraz sobie o tym powiemy. Mamy naszego wilkołaka oraz trzecią i właściwie ostatnią z cyklu kartę, która ma wpływ pod Eldrazi. Henwer Garrison, który zmienia się, gdy mamy Henwer Battle Element, czyli trafiliśmy dwie redki w tym zestawie. No i mamy Eldrazi Horrora jako tekena. Jeżeli chodzi o naszą główną rerkę, to jest to stworek 5x5 za 8, więc powiedzielibyśmy, że nieopłacalny, ale ma emerge, który kosztuje 7 i się zmniejsza. O tym już wszyscy wiedzą, o co chodzi. Gdy go rzucamy, wybieramy przeciwnik odsłania swoją rękę, wybieramy z niego kartę, która ma koszt 3 lub mniejszy oraz 4 lub mniejszy i ten gracz wyrzuca te karty, więc pozbywa się dwóch zazwyczaj szkodliwych kart z ręki przeciwnika. No i ma duże ciałko i chodzi zazwyczaj na przykład za 4 many, za 3. No i mamy Henwer Garrison, czyli ostatnią kartę z trzech, które zostały wydane z mechaniką Emrakul. One oczywiście przemieniają, gdy mamy Henwer Battle Element w tym wypadku, ale sam efekt też jest całkiem spoko. Zatrzymany stworek 2x3. Gdy atakuje, kładziemy dwa tokeny 1x1, które są humanami na polu gry, tapnięte i atakujący, więc sam z siebie atakuje w sumie za 4. No i tu mamy podstawę kart legendarnej kreatury, która jest takim skorumpowanym miastem. Ale być może czy się nam trafi, musimy do tego trafić takiego odpowiedniego ląda. Ostatnie dwie paczki. Weźmy sobie Tamio może teraz. Porząd się szybciutko przez nasze komonki. Widziałem, że tam był znowu gryf. Wychodzimy do komonów. Pierwszym jest Shards of Sanity. Znowu mamy Flow. Znowu mamy Mow. Talia Heretic Katar. Ta karta nam dość mocno chodzi, bo to była moja promka na pre. Potem trafiłem znowu tą kartę i teraz znowu ją trafiłem. Jest to bardzo mocny stworek biały, o którym zaraz się powiem. Mamy Cryptolith Fragment oraz folię Woodcutter's Grip. No i tokena Eldrazi. Jest to legendarna kreatura, 3-2 First Strike zatrzymany i sprawia, że kreaturki oraz Nonvest i Glandy chodzą na pole przeciwnika stapowane. Więc jest dość mocno w stanie opóźnić naszego wroga. Ostatni booster przeznaczenia, zacząć co tu się trafi. Uwaga, uwaga, lecimy. Podstawowe karty, wampirki, ludziki, szaleńcy i uncommony. Whispers of Emrakul, Ride Down, Insustainable Gorgers oraz 3, 2, 1, czy coś dobrego, czy Krab? Jest to Krab, Providence, ale z bardzo fajnym artem. Możemy odsłonić tę kartę z naszej startowej ręki. Jeżeli to zrobimy, to na początku naszego pierwszego upkeepu nasz, jakby suma naszego życia staje się 26. I o tyle teraz będzie wynosiło. Unveiled Captive, Hammer Garrison teraz drugi, no i tokeny i tip karta. Więc trafiły się znowu dwie rerki, to jest całkiem spoko. Szkoda, że nie trafiło się coś mega epickiego na koniec, no ale mamy dwa razy przynajmniej Henwer Garrison, który jest naprawdę spoko czerwoną kartą. A więc podsumowując, trafiły się te wszystkie fajne rzeczy, czyli tip karty, lądy, mamy dwa pudełka, mamy jedno wielkie pudło, mamy przewodnik po świecie Eldritch Moon, mamy również kostkę oczywiście, no i najważniejsze, mamy mnóstwo kart. I o ile oczywiście nie chcę się przechodzić przez te wszystkie komony, które tutaj widać, i uncommony, to możemy sobie przeskoczyć jeszcze raz przez nasze rerki i mitiki. Bo trafił się na przykład Mirroring Dragon, bardzo fajna karta, Mind's Dilation, Bruna the Fading Light, Providence, Henwer Garrison, Collective Defiance, Spear of the Hunt, Permeating Mass, Tfalia, Keretic Katar, mam oczywiście Collective Brutality, także Distended Mindbreaker oraz z folii Woodcutter's Grid oraz Choking Restraints. Tak więc jak widać, całkiem niezły jest ten fatpak, nie ma jakiegoś szału, ale w sumie są karty z potencjałem nagrania, które coraz częściej pojawiają się w taliach, więc być może okaże się, że kiedyś ta karta będzie warta na przykład 30 zł. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie dać łapkę w górę, żeby pokazać, jak zajebisty jest ten filmik i żeby mnie motywować dalej. Poza tym koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo trzeba. Plus możecie jeszcze do tego wpaść na mojego Facebooka,
bo tam też daje różne materiały, niekoniecznie związane tylko z Magic the Gathering, ale ogólnie z takim światem karcianym. Tak więc dziękuję Wam za uwagę i zaglądanie i do usłyszenia już niebawem. Cześć!